No dobra, no to co? Ja w samych majtkach. Spodnie zdjąłem. Suszą się. Można je było wykręcić. Po prostu kapało z nich. Zresztą widać, dokąd się zamoczyły. Z uwagi na to, że tu jest słoneczko, lekki wiatr, mam nadzieję, że trochę przeschną. Chociaż trochę. A ja sobie posiedzę w samych majtkach na plaży. Pójdę troszeczkę tutaj, wypuszczę drona i polatamy sobie.
No, posiedzieliśmy trochę, jest 16:15, wychodzimy, słońce zaszło, zobaczcie, takie chmury nadchodzą nad ląd, także może padać z tego, chłodniej się zrobiło na pewno, tam się ładnie teraz góry zarysowały, moje spodnie już zeszły z tego pieńka, ale nie wyschły, no i jestem ubrany, spodnie są w plecaku, a ja wyglądam tak. Proszę, Wojtek, pokaż, jak ja wyglądam. Zobaczcie. Bluza adresowa, spodnie w tym, jak Szkot. Szkot, ale Szkot. Nie będę pokazywał to, co Szkot ma pod kiecką. 15 stopni mam. No, 15 stopni sprawdzi Wojtek, także idziemy wolno w kierunku ciężarówki. I co, idziemy tędy, czy idziemy tak, jak szliśmy? Bo nie wiem. Tędy bliżej, no. No dobra, moi drodzy, także ja idę w kiecce pierwszy raz. Ale fale są gigantyczne. Gigantyczne są fale. I tworzą się setki metrów od brzegu. Pierwszy raz coś takiego widziałem. I wrażenie jest niesamowite. Niesamowite wrażenie. No, pogoda zrobiła się już teraz taka złowieszcza. Morze szumi, hałasuje, dudni. Ja idę w kietce. Te wydmy tutaj to wyglądają po prostu rewelacyjnie. Ogromne są. Ogromiaste. A my idziemy sobie plażą, łapiemy jeszcze świeże powietrze w płuca. Rozmawiamy sobie, no i podziwiamy przy okazji falę za falą. Może mówię, by było tutaj usiąść, wziąć koc, okryć się, piwo, i siedzieć godzinami i każda fala by była piękna. Ale dzisiaj nie ma żadnego surfera, zresztą się nie dziwię, bo ja nie wiem, jak on by wypłynął tutaj w morze, żeby jakiś skuter by go chyba musiał wyciągać. Dobra, wyczłopaliśmy się z plaży i chciałem wam teraz, żebyście zerknęli, ile ludzi przyszło. Tak jak wczoraj o tej godzinie mamy za 20, która? Za 25 już jest. To późnawo. Ale spójrzcie, ile ludzi tutaj przyjechało sobie. Wiadomo, oni samochodami, rowerami. Rzadko kto przyszedł pieszo, tak jak my. Ja trochę wyglądam niepoważnie w tej bluzie na majtkach, no ale gród, że nie widać majtek. Jeszcze zrobimy ostatni rzut oka na morze, na ocean. Na morze to tak cały czas człowiekowi podpowiada wyobraźnia, że to morze jest, a jesteśmy nad oceanem. A tamte góry daleko, daleko to już mamy Hiszpanię. I co tutaj pływa, proszę bardzo. Delfin. Wieloryb. Delfin. No co ty? Delfin. A delfin, ale to wieloryb. Widzicie, jakie zwierzęta tutaj pływają? I fortyfikacje obronne, jakie się znajdowały wzdłuż wybrzeża. One są teraz wszystkie zasypane. Krawy. Tak.
No i teraz mamy jak w dżungli. Zobaczcie, idziemy sobie, a tutaj wisi takie coś z latarni. I to nie jest sztuczka Copperfielda. Nic ci nie widać, co prawda. Rusza się to. O, proszę bardzo. Jakby człowiek nie widział, to można w takiego pojemka wpaść. Jak ktoś ma arachnofobię, to już by nie przeszedł chyba ten. A tutaj zobaczcie, jaki zabytek stoi na czarnych, starych francuskich blachach. Lakier zrobiony jest na taki stary lakier, zardzewiały, płaska szyba z przodu. Super. No i co, wróciliśmy. Godzina 18:10 i 14 km w nogach, moi drodzy. Teraz muszę ogarnąć moje mokre spodnie z plecaka, wytrzepać je z piachu i jakoś obsuszyć. Dzień dobry wam. W 16:30. Kawa zrobiona. Wojtek już pojechał. No i co? Ja też ruszam. Wyjeżdżamy z Labenne. Sobota fajna. Jak widzieliście. Poszedłem z Wojtkiem do zoo. Poszliśmy. Tak to zabrzmiało, jakby Wojtek to był moim dzieckiem. Poszliśmy z Wojtkiem do zoo. I na plażę. Wczoraj poszliśmy sobie na plażę, trochę dronem polataliśmy. A dzisiaj praca. Wyjeżdżamy. 650 km mam do Portugalii, przepraszam. 650 km mam do Portugalii. 125 do Alsasua, do tankowania. No ja tam przed Alsasua widzę, że jest już, że jakiś korek, jakieś zatwardzenie się zrobiło, ale z uwagi na... Tutaj jest wąsko, trzeba uważać, kurde. Tu po prawej drzewo, także, że lusterko złożył. Ale to faktycznie jest, powiem wam tak, zobaczcie, jakby nie złożył, to on go zahaczył. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo miejsca, znaczy bardzo dużo miejsca na miejsce do parkowania, żeby stworzyć takie miejsce do parkowania. No ale no co, no są porobione, widzicie, no krzaczki, drzewa, trawniki. To oczywiście jest bardzo fajne, bo ładny ten parking jest, przyjazny taki. Lekko prawo, następnie. A fajnie się na nim stoi, ale... Ale przez to jest mniej miejsca. Jest bardzo pokręcony ten parking. A63, E5, E70. Dobra, wyjeżdżamy. Wczoraj jeszcze wieczorem, jak... O, tu słupki nastawiali, żeby nikt nie stawał, ale te słupki można zgarnąć tylnymi kołami naczepy na styk. Jak się wyjeżdża. Wczoraj jeszcze na podprysznik poszedłem wieczorem. No i o 21:00 poszedłem spać. A dzisiaj widzicie, 4:30 wyjazd. Także zapraszam na dzień po Hiszpanii. Niedługo Bidart. Także bardzo blisko granica z Hiszpanią. Ale zobaczcie, jaka pogoda się zrobiła. Co prawda jest ciepło, 12 stopni Celsjusza. Rano jak wyszedłem umyć zęby, obejść samochód, no to naprawdę było ciepło. Tylko że taka mrzawka, piekielna mrzawka, gęsta mrzawka. I teraz tak samo, to nie leje, nie widać, że są jakieś, nie wiadomo, jakie krople rozbijające się na szybach, o szybę, ale tak jakby spod kół samochodów. O, jak na Formule 1 spod kół tylnych samochodów leci ogromnej ilości takiej rozrzedzonej, rozdrobnionej wody. Tak teraz na szybę właśnie też takie coś spada. I źle się z tym jedzie. Naprawdę źle się jedzie, bo to ogranicza bardzo mocno widoczność. O, do Bidartu 2000 metrów.
Wycieraczki chodzą na pierwszym biegu, jeżeli chodzi o pracę ciągłą, ale to nic nie pomaga. Praktycznie nic nie pomaga. To przypomina tak, jak latem gdzieś na Piotrkowskiej, czy jakimś głównej ulicy, placach, jest duży upał i są powystawiane takie zraszacze, żeby ludziom było chłodniej, nie wiem, żeby się mogli właśnie taką mgiełką wodną schłodzić, żeby im było przyjemniej. I to tak samo tutaj, tylko w takiej mega skali. Jakby ktoś z góry taki zraszacz włączył i ta mgła wodna opadała nam na szybę. Bo jezdnia wydaje się być sucha. Ona nie jest sucha, ale nie świeci się i tak dalej. No, strasznie dziwny opad atmosferyczny. O, jakby bryza z nad oceanu tutaj do nas doszła i spadała bezpośrednio na nas. Można powiedzieć, że 50 km dla ciężarówek tutaj już od jakiegoś czasu, bo z górki zjeżdżaliśmy. A jest jednak ślisko. I co? Ostatnie bramki chyba to są we Francji, z tego co pamiętam. Hendaye to jest taka miejscowość. I tutaj będziemy zaraz mieli Hiszpanię. Także Hiszpania wita nas brzydką pogodą. Bardzo brzydką pogodą. I tu należałoby przekwalifikować sobie tacho. Tylko tak, tutaj nie zdążę. Za bramkami się zatrzymam zaraz i się zmieni. Tu jest kraj Basków. I z tego co pamiętam, to jest chyba PV. Paweł Wiktoria. Taki region. A nie wiem, czy tutaj już mi się weźmie i... Czy tutaj mi się weźmie już... Ciężarówka jedzie za mną, kurde. Dobra, ja stanę na chwilę tutaj. A tu policja. Dobra, awaryjki. Czy mi się tutaj samo to zmieni, wiecie już. Ale chyba jeszcze będzie za wcześnie. Rozpoczęcie, widzicie, Francja jest. Hiszpanię trzeba znaleźć. Czyli E. I PV. Jest. Ok. No dobra. I co? Jedziemy dalej. Ale zaparowało wszystko. Widzicie? Chyba klimę włączę. Bo mega to zaparowało. Jedziemy dalej. Okropna pogoda, okropna. No i tutaj już mamy granicę z Hiszpanią. Proszę bardzo. Espania. No. To tylko teraz do przejechania odcinek z Hiszpanią. Jakieś 600 parę kilometrów. I będziemy w Portugalii. Dzisiaj zostaniemy na Villar Formoso. Na samej granicy. A teraz musimy się przemęczyć tutaj przez takie jakby trójmiasto hiszpańskie. Także te miejscowości Irun i te kolejne, one tworzą jeden taki wielki ciąg wzdłuż tutaj tej drogi, tej autostrady. Ciąg miast i miasteczek. One praktycznie się nie dzielą, tylko przychodzą, jedno z drugim się łączy. Właśnie tak jak w Trójmieście. Gdańsk, Sopot, Gdynia. No ale to już są góry teraz i co, na nodze pojadę. Nie ma sensu włączać tutaj tempomatu. Bo na tym tempomacie, no to wiadomo jak
co chwila jakieś hamowanie, popuszczenie, hamowanie, popuszczenie, to namotałbym się, także lepiej na nocę pojechać. Trochę odetchniemy od deszczu. O, zobaczcie jak fajnie. Inna piłka, nie? Jak się tak jedzie i nie pada. Będziemy mieli kilka teraz takich tuneli. No ten jest dłuższy, nie będą takie krótsze. Ale za chwilę zacznie znowuż ta cholerna mrzawka opadać na szybę. No właśnie. Pada cały czas. No i przedzieramy się przez te góry, cały czas są zakręty, to w lewo, to w prawo, to pod górkę, to z górki. Ograniczenie 70, zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. No i naprawdę, tylko nawigacja tak naprawdę mnie wspomaga i pokazuje, jak tutaj będzie szła droga, jak jest ukształtowana autostrada. Wy tego może nie widzicie, ale po mojej prawej to jest po prostu wysoko, 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 wysoko góra. Po lewej stronie płynie rzeka Oria, w dole oczywiście. Także za dnia naprawdę fajne widoki. A tak jak teraz, no to trzeba się skupić na drodze i tylko patrzeć na te strzałki, które są na zakrętach i mówią nam, że będzie ostry zakręt w prawo bądź w lewo. Jeszcze 25 km i będziemy na Alsasua. Nie pamiętam od której tam jest. Te prysznice otwierają, ale nie wiem czy nie od 8. Kurde. To jest 6. Nie, przecież nie będę stał tam 2 godziny po to, żeby poczekać na prysznic. Och, jejku, jejku, gdzieś po drodze się trzeba będzie wykąpać. No nic, zobaczymy. Też zatankuję może 300 litrów i będę jechał z pełnymi bakami, bo to bez sensu będzie ciągnąć ze sobą paliwo, jak będę mógł zatankować później na powrocie. No tam już będę musiał do oporu. Ale no teraz to bez sensu. 40 chyba procent zbiorników. Ale nigdy nie wiadomo, gdzie mnie rzucą, w którą stronę. Jak trzeba będzie wracać. I kolejny tunel. Jest bardzo dużo tego.